Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Mike Carey Hellblazer, DC Black Label, komiks w okładce, oznacza to kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Trzeci już tom cyklu, czy w zasadzie trzeci komiks autorstwa, czy tom komiksów o Johnie Constantinie autorstwa Mike'a Carey'a zebrany w twardej oprawie, wydany przez Egmont. Ponieważ Egmont wydawał te komiksy z Hellblazerem autorami, no to tutaj mamy tylko pokazanych tych Mike'a Carey'a, bo tylko te komiksy jak dotąd czytałem. Te trzy, wszystkie trzy tomy są dostępne w Książnicy Biskickiej w Bielsko-Białej, w Bibliotece Głównej, gdzie tam ten komiks w sumie wypożyczyłem. No właśnie, Hellblazer John Constantine. Dobrze zebrany tom. Ale jak zawsze zaczynam czytać ten komiks, mam problem z głównym bohaterem. Nie jest to moja ulubiona postać i najczęściej, nie chcę powiedzieć rzeczy, żeby mu się nie powiodło, ale nie czuję z nim więzi emocjonalnej, żeby mu kibicować, żeby cieszyć się z jego sukcesów. Bo ten postać jest niestety dla mnie zbyt często antypatyczna. Ale scenarzysta zrobił coś tutaj, co byłem totalnie zaskoczony. Zaczęło się, bo tutaj jest właśnie jeszcze taka fajna rzecz, że mamy takie super rzecz, którą bardzo lubię, czyli spisy treści. Jak mamy te historie, sprzeczny interes. I zaczęło się tak w miarę coś tam dziać. Oczywiście była podróż do piekła, nadprzyrodzone, jakieś tam okultystyczne elementy i tak dalej, diabły, demony i tym podobne. I generalnie nie wiem, jak to zrobił autor. Nie wiem, jak mu się to znowu udało, co byłem totalnie zaskoczony. Czytałem. No dobra, czytam. Ale nagle w pewnym momencie, nawet nie wiem w którym, nagle zrobiło się cyk i ja się zacząłem przejmować losem bohatera. Zacząłem mu kibicować, zacząłem się fascynować. Uda się, nie uda. Co tu będzie dalej? Jak to się rozwinie? Mocno mnie tym zaskoczył. Co jestem naprawdę, naprawdę mocno zdziwiony i uradowany, że początkowo miałem z tym taki problem, a później się okazało, że się wciągnąłem, zacząłem się interesować tym, co tu się wydarzy, zacząłem dążyć do tego, znaczy dążyć, zacząłem być ciekawy, uda się. Tego się nie spodziewałem. To jest taka pierwsze opowiadanie, takie dłuższe. Ona ma tutaj tytuł w ziemi między umarłymi. Później już się dzieją mniejsze historie troszeczkę. To jest takie, jeśli pamiętam, nawiązanie do przeszłości. To powiedzmy pierwsze zetknięcie Johna Constantina młodego z okultyzmem. Powiedzmy. I później kolejne opowiadania, które są też ciekawe. Zgadza się. I ogólnie rzecz biorąc, jak tak się śledzi tego Konstantina, to nie wiem, jak to jest, że gościa generalnie nie przepadam, a zaczynam to czytać i zaczyna być bardzo ciekawy, dokąd to wszystko pójdzie. Co generalnie oznacza, że autorowi się znowu udało. Ogólnie rzecz biorąc, komiks jest ciekawy. Jeżeli ktoś jest fanem tego Johna Constantina, to będzie się czuł rewelacyjnie. Jak nie jest się fanem, można się pozytywnie w kilku miejscach zaskoczyć, co jest moim zdaniem super sprawa. Ja ze swojej strony mogę polecić udanie się do biblioteki Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, wypożyczenia sobie pierwszego tomu, sprawdzenia, z czym to się je i wtedy można być przekonanym, co dalej. Natomiast jeżeli ktoś lubi postać Johna Constantina, lubi tego typu klimaty, lubi magię, okultyzmy, tego typu rzeczy, to powinien być z komiksu bardzo, bardzo zadowolony. Ja się cieszę, że go przeczytałem, czy mnie bardzo mocno zaskoczył. Z mojej strony to by było tyle. Zachęcam do korzystania z bibliotek. Naprawdę warto odwiedzać, sprawdzać, co mają, zachęcać do zakupów nowości komiksowych. Im więcej będzie ludzi w bibliotekach, tym więcej biblioteki będą miały komiksy. Do następnego razu. Cześć!